No dobrze, no to przechodzimy do tego, co fascynuje szczególnie kobiety, no bo ten odwieczny problem, w co się ubrać, żeby zakasować konkurencję, żeby wyglądać jak gwiazda wieczoru i królowa balu, żeby poznać te sekrety, zaprosiliśmy kolejnych gości, Patrycja Michalak, stylistka, Szymon Kowalski, projektant. I te projekty, które tutaj widzimy, te suknie, to są suknie twojego projektu. To są suknie mojego projektu. Mało tego, to są również unikaty, bo każda z nich powstała tylko w jednym egzemplarzu i nie ma możliwości odtworzenia jej w kolejnym. To są naprawdę unikatowe suknie. I to jest gwarancja wtedy, że będziemy jedyne w swoim rodzaju. Ale Patrycy, powiedz mi, jakie są założenia modowe na tegoroczny karnawał? Co się nosi? No właśnie, jeżeli chodzi o same trendy, to zdecydowanie butelkowa zieleń. No, to jest kolor numer jeden. Tak, kolor numer jeden, natomiast ja myślę, że to jest ponadczasowy kolor. On będzie się przez wiele lat jeszcze powtarzał. I drugi taki trend, jeżeli już mówimy o fasonach, o jakimś projekcie, na pewno wszelkie tiule, prześwity, bogato zdobione, tak jak widać tutaj na tej różowej sukience, zahaczające o taki styl, bym powiedziała, kwiatowy nawet, ornamentowy, zarówno jeżeli właśnie chodzi o ramiona, ale też i całą sylwetkę. Szymonie, czy ty projektujesz sukienki po prostu tak myśląc o konkretnej kobiecie, jakiejś, o konkretnej swojej na przykład klientce i wtedy po prostu widzisz ją w takiej, a nie innej sukni? Najczęściej tak właśnie się zdarza, czyli są to projekty indywidualne, wykonywane na zamówienie konkretnej klientki. Natomiast te propozycje, które pojawiają się w moim showroomie, to są propozycje, które są najsilniej inspirowane tkaninami, które znajdujemy, wyszukujemy bardzo pieczołowicie. No bo widać właśnie, że tutaj jakby całą tę suknię tak naprawdę robi materiał, dokładnie, prawda? Tak, dokładnie, wzór, tak. Deseń, te piękne kwiaty, bo jest ta butelkowa zieleń, ale jeżeli kobiety się obowiążone jest smutna, to tutaj to tu jest wesoła zieleń, zdecydowanie tak. Ten bardziej optymistyczny wariant. A jakie kolory w twojej kolekcji? Kocham pudrowe róże, uwielbiam, absolutnie uwielbiam. Uwielbiam beże, uwielbiam kolor szampański. On też króluje i on też jest wszechobecny. No i czerwień, im bardziej soczysta i taka wyrazista, tym lepiej. A za chwileczkę zobaczymy jeszcze... No właśnie, to poprośmy, mamy jeszcze modelki. Patrycja, zapraszamy. Proszę. Błysk, połysk i prześwity. To prześwity, właśnie. Chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz, że te prześwity nie dotyczą tylko pewnej partii ciała, tak? One się zaczynają od samej góry i pną, spadają poniżej. Natomiast tutaj jest bardzo ciekawa rzecz i ja myślę, że warta podkreślenia albo pokazania, odpinana cała, cały dół. Myślę, że można to nawet zademonstrować. Jeżeli chcemy zmienić tak w pewnym momencie coś. Chcemy zmienić charakter sukienki i postawić na takie wyjście bardziej klubowe nawet, bym powiedziała, to proszę bardzo, mamy taką wersję. Jeżeli natomiast chcemy wyjść na jakiś bal większy, tak, to sytuacja nam się diametralnie zmienia w momencie dołączenia do całości. Prosimy o obrócenie się. Chcemy zobaczyć tę sukienkę również z tyłu. Niby grzeczna, a jednak niegrzeczna. Ale właśnie o to chodzi. Tylko sugerowałabym robić to z umiarem, żeby cała stylizacja nie nabrała takiej wulgarności, tak? Tutaj mamy wszystko takie wysmakowane, myślę. Ale też i odważne. Tak jest. I też pojawia się zieleń. Dziękujemy Patrycji i prosimy Olę. No i tutaj, drodzy Państwo, to jest na bogato, jak z dynastii. To jest na bogato, dlatego że w trendach generalnie tego roku króluje też srebro i złoto, takie kosmiczne nawiązanie, ale też i szerokie ramiona, czyli te lata 80. Tak? Tutaj sugerowałabym też stonować troszeczkę to złoto i dlatego postawiłam na czarną biżuterię w postaci kolczyków, tak? Jak i również w dodatku przy samej torebce. O biżuterii jeszcze dzisiaj będziemy pewnie sporo mówić, ale dodatki są ważne. No i tak jak Szymon mówił, materiał to jest właśnie klucz. Czyli pierwsze kobieta, którą widzisz, ale druga rzecz to jest właśnie materiał, który trafia w twoje ręce. Tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. Nie bójmy się tego błysku, nie bójmy się szokować, nie bójmy się być absolutnie wyjątkowymi na danym przyjęciu, na danej imprezie. Po prostu kobieta musi błyszczeć. Absolutnie tak. No bo to jest karnawał. No to jest karnawał, dokładnie. Ja w ogóle się cieszę, że dzisiaj tutaj jestem, dlatego że nie mam nigdy okazji wyjść w czymś podobnym, nawet tak jak tam ta butelkowa zieleń, to chociaż sobie to No właśnie. I choćby z tego względu mówiliśmy o tym, że właśnie fajnie jest, jeżeli przynajmniej raz podczas karnawału mamy okazję coś takiego założyć, tak, że mamy jakiś bal w planie.
nie, a jeżeli nie, to poszukajmy sobie takiej okazji, no bo raz w roku, właśnie. Jakie zdjęcia będą potem. O, no właśnie, warto powspominać sobie po latach nawet. Tak jest i te wspomnienia zostaną wspaniałe. Projekt Szymona Kowalskiego.